Tak, na pewno jestem czysty, na pewno nie popełniłem żadnego przestępstwa, na pewno nie pisałem nigdy żadnymi nieletnimi. Słuchajcie, jeżeli chodzi o całą akcję, czy Boxdela, to nie miałem pojęcia o tym. Dopiero gdzieś miesiąc temu, może dwa miesiące temu, jak tam gdzieś chłopaki gdzieś poruszyli temat Stew i zapytali mnie, czy wiem, o co chodzi, powiedziałem w sumie, że nie wiem, bo nie wiedziałem z kontekstu ich rozmów, jakby ogarnąłem, o co może chodzić. Nie no, powiem szczerze, że wiecie, że jest mi mega przykro przede wszystkim, bo generalnie, wiecie, no chciałem zrobić coś innego, chciałem robić cringe'owe randki w internecie, robić coś takiego, co doda mi trochę, wiecie, motywacji, pozytywnej energii. Wiecie, ja czekam na pewno, żeby porozmawiać się z chłopakami, z gołcami o tym, co się wydarzyło. Ja na razie nie chcę, słuchajcie, żadnych tutaj oświadczeń wydawać. No słyszałem, że dobrze założył sprawę w Ardenze, trwałem. No to dla niego to jest chyba jedyna droga w tym momencie, tak naprawdę. Znaczy słuchajcie, no jakby po tym filmie Boxdela, jakby też mu współczuję, słuchajcie, jest mi przykro, że tak to wygląda, no. Jakby ja nie patrzę, słuchajcie, na Boxdela jak na p***a. No nie sądzę, żeby to był taki przypadek takiej choroby, nie, wręcz. I uważam, że słuchajcie, no jakby to wszystko to, co się dzieje, to jest duża tragedia, no. Uważam niestety, no jakby, uważam, że materiał, że film Boxdela mimo wszystko można było nagrać dużo lepiej. To wszystko mi się do końca kupy nie trzyma. Ale prawdą jest, słuchajcie, że może być Boxdel załamany tym, co się wydarzyło. Wiecie, to wszystko się wydarzyło wiele lat temu. Ja myślę, że Boxdel nigdy więcej później gdzieś tam, nie wiem, nie czekamy materiału Koromskiego, ale uważam, że to jak on pisał wiadomości, to jest obrzydliwe, no. Nie no, słuchajcie, najbardziej zawinił Stew, jakby to nie ulega wątpliwości. Uważam, że Stew prawdziwie ma problemy w ogóle absolutnie psychiczne i tutaj naprawdę te wszystkie sygnały, które dochodziły, tak, te wszystkie wiadomości i nie tylko jakieś różne te, nie wiem, momenty z filmów, jeszcze Teamu X, czy coś, jakby to pokazuje, że Stew jest tutaj absolutnie winny p***li po prostu, nie? Nie no, więc tak, więc słuchajcie, Wardanga na pewno miał jakieś wiadomości i tak dalej, ale nie miał wiadomości od tych dziewczyn, prawda? Słyszał plotki, które się roznosiły gdzieś tam po internecie. No teraz słuchajcie, jeszcze wychodzi sprawa Michała Gały. Słuchajcie, gadanie też, że poszedłem do Goats dla kasy i że dla kasy to zrobię wszystko, też jest bzdurne. Ja, słuchajcie, na projekcie Goats nie zarobiłem złotówki, a pewnie stracę na tym sporo kasy, więc to zupełnie nie był dla mnie projekt dla pieniędzy. Chciałbym najpierw wyjaśnić sobie z chłopakami wszystko, powiedzieć im, co mi leży na sercu i co mam w głowie, a dopiero później będę mówił to takie rzeczy innym ludziom. Tam takie dwie momenty. To się, kurde, robi poważna sprawa, wam powiem. Myślę, że ciężko przebić w ogóle to, co się obecnie dzieje w internecie. Takie mam wrażenie, słuchajcie. Bo obecnie to mierzymy się z... Zobacz, tak panowie, zawsze jakiś błąd popełniony. Nie wiem, co jeszcze. Nie no, po prostu sobie jestem przytłoczony całą sytuacją. Jest mi po prostu mega przykro, że chciałem zrobić coś fajnego w internecie, a po prostu sam trochę wpadłem w takie bagno, nie? I z tego powodu jest mi mega przykro, bo jednak wiesz, zawsze siedziałem w sumie na streamkach, robiłem swoje, komentowałem mecze CS-a, grałem w CS-a, grałem sobie w różne Battle Royale. Zawsze trzymałem się z daleka też od tego świata internetu, gdzie, wiecie, były różne afery i często mnie ludzie pytali o to, żeby się wypadać na tematy afer, a ja mówiłem, że to nie jest miejsce, żeby o afera gadać, bo ja nie chcę też sobie zatruwać głowy, bo to jest też oddziaływujące bardzo na głowę i zawsze się starałem trzymać tego z daleka i omijałem to, nie? Kiedy wszystkie gdzieś tam, czy większość kanałów twitchowych omawiały różne dramy, to ja się z tego trzymałem, ja się od tego wciąż trzymam z daleka, a teraz samego mnie to trochę dotyczy poniekąd, nie? No bo jestem w Goats. Słuchaj, Szalom, nigdy w życiu nic nie pisałem, ani nic do osób w ogóle nieletnich. Już nie mówiąc o osobach poniżej 15 roku życia, więc absolutnie, jeżeli ktoś sugeruje, że ja mogę być zamieszany w jakikolwiek sposób, no to są bardzo mocne pomówienia, więc absolutnie w życiu. Brzydzę się takim zachowaniem absolutnie, a szczególnie teraz jako ojciec, to słuchajcie, jak słuchałem o takich rzeczach i sobie zdaję sprawę z tego, że moja córa za 10 lat będzie miała lat 14, a 10 lat to nie jest wcale tak długo, biorąc pod uwagę, że ja już na przykład streamuję 10 lat ponad, to słuchajcie, to mnie wszystko przeraża.
Tak, na pewno jestem czysty, na pewno nie popełniłem żadnego przestępstwa, na pewno nie pisałem nigdy żadnymi nieletnimi. Na pewno nie jestem zamieszany w taką aferę. To już przed wyborami, nie? Też taka afera i tutaj też jakby politycy się to bardzo mocno biorą. Czy widzę projekt GOATS? Na pewno widzę projekt GOATS, ale nie sądzę, żeby w takim składzie. Chodzi o to tak, że jeśli chodzi o materiał Wardęgi, to przede wszystkim uważam, że bardzo dużo zrobi to dobrego. Więc odpuszczam też. YouTuberom, którym potrafi odbić palma. No nie, bo teraz każdy się zastanowi 10 razy, zanim napisze jakieś obrzydliwe wiadomości. To prawda, to po pierwsze. Niezależnie tego, czy dziewczyna będzie na 15, czy 14, czy 20. To każdy się zastanowi teraz 10 razy, czy pisać takie wiadomości. Po drugie, myślę, że to wzbudzi pewne rozmowy pomiędzy nastolatkami, czy nastoletnimi dziewczynami generalnie, a rodzicami, prawda? To też zwiększy awareness rodziców. Najważniejszy pewnie materiał w karierze Sylwka. Kurde, jak mi się cieszyć, Katoro, że mnie nie dotyczy sprawy, jeżeli przez głowę by mi nie przeszło nawet coś takiego. Tak mam się cieszyć, że mnie to nie dotyczy. Mam się cieszyć, że mnie to nie dotyczy. Porusza mnie to na wiele sposobów wszystko, cała akcja. Mogę się przejmować tym, kurczę. Jestem ojcem 4,5-latki, nie? Chodzi mi o to, słuchajcie, że często jest tak, że wiecie, że jakby nie można się winić też, że ma się takich różnych idoli, jak wiecie, jak Stew, jak Gonciarz, załóżmy tak, jak Gargamel. Wiecie, to byli wszyscy kreatywni ludzie, którzy tworzyli content i nie mogłeś się spodziewać tego, co tam jest pod tą powierzchnią, nie? To były zawsze wierzchołki góry lodowej całe, jak się okazuje. Ale wiecie, ale u Stew widziałeś fajne, pozytywne materiały z Minecrafta i ładnego, uśmiechniętego faceta, tak, czy tam chłopaka. U Gonciarza widziałeś w sumie artystę, prawda, który tworzył naprawdę bardzo artystyczne, ładne filmy, nie? U Gargamela widziałeś pewnego wizjonera. No jakby nie dziwię się, że oni też byli idolami, nice, prawda? Ciężko jest winić tych ludzi. Znaczy, no Gonciarz był, no jest odcinek w ogóle u Gonciarza przecież ze mną, nie? Dzień z Izakiem. Możecie sobie zobaczyć u niego na YouTubie. Znaczy już wtedy z Paulinką sobie rozmawialiśmy, że czuć, że jest trochę... Nie wiem, jak to powiedzieć, no. Ale tak czułem, że nie jest do końca normalny jakby. W sensie, kurczę, no nie wiem, jak to powiedzieć do końca, ale czuć było, że Gonciarz jest taki trochę oderwany od rzeczywistości, nie? Tak sobie myślałem, że wiecie, że to może artysta czy coś, jakby to też później usłyszałem trochę o nim, że on ma problem z narkotykami, nie? To też jest przerażające na pewno, że wiecie, że Bogzel jest tak teraz skarcony przez pewne takie błędy młodości. Ja nigdy u Bogzela nie zaobserwowałem żadnych nigdy takich skłonności i słuchajcie, ja mówię, nie bronię Bogzela, bo nie wiem, co będzie w materiale Konopskiego, tak? Uważam, że to, co pisał, to było na pewno obrzydliwe, słuchajcie. W życiu by mi nie przyszło do głowy, żeby pisać do tak młodej osoby takich tekstów i to jest absolutnie karygodne, tak, zachowanie. Na pewno nie będzie w takim składzie GOATS jak wcześniej, jeżeli będzie GOATS dalej istnieć. Paulinkę senator. No Paulinkę też się przejmuje, słuchajcie, bo Paulinkę też widzi, że jest tym smutny, że mnie to dotyka. Też Paulinkę chce mnie tutaj przy tym wszystkim wspierać i wspiera zresztą bardzo. I Paulinkę też jest, słuchajcie, na pewno przerażona tym, co się dzieje. No. Wiecie, no wszystko sprowadza się też do tego u nas, że na pewno chcemy chronić nasze dziecko. To jest bardzo ważne, prawda? Myślę, że dobry poniesie konsekwencje? Kurczę, oczywiście, że poniesie konsekwencje. Jakie by nie były, to konsekwencje z tego na pewno będą. Prawda jest taka, że tym ludziom się życie zawala. A jak to dokładnie, słuchajcie, jakie są fakty, to powinny ustalić służby, słuchajcie. Bo Wojtek to też jest gościu z innego zupełnie grona. Wiadomo, że Wojtek jest playboyem i że ma powodzenie u kobiet, ale nie podejrzewam, żeby kiedykolwiek chciał wysyłać jakiekolwiek wiadomości do nieletnich. No. Czy jestem gotowy na koniec GOATS? Jestem na to gotowy, słuchajcie. Jestem na to gotowy na pewno.